Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. No wszystko byłoby właściwie dobrze, w dobrym kierunku, jeśli nie wspomnimy o tym rozdziale 5a, zatytułowanym Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Mówimy o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. A państwo wprowadzacie inwigilację każdego budynku, bo tu jasno z tej trybuny musi to wybrzmieć. Pan chce, żeby każdy budynek w Polsce został zewidencjonowany, żeby było wiadome imię, nazwisko właściciela budynku lub zarządcy. Po co panu to dla budynków, na przykład domów pasywnych, tych, które nie sięgają po środki pomocowe na termomodernizację? 9 sierpnia tego roku uchwalaliśmy ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. To może tam gromadźmy tą wiedzę, to korzystajmy z tego. Pytanie, panie ministrze, ile pan środków w budżecie państwa chce przeznaczyć na przeprowadzenie tego typu działań zapisanych w ustawie przez samorządy? Cały czas są łupane te samorządy, dodatkowe zadania otrzymują, a nigdy żadnych środków. Jest ustawa, uchwaliliśmy, sprytnie wziąć się i zaangażować się w przeprowadzenie takiego spisu. A dzisiaj działajmy na zasadzie obowiązujących przepisów. Pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska, bardzo proszę.